Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił 12, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu, dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który go wydał. Ewangelia powołania uczniów. 12 imion, 12 przyjaciół najbliższych Jezusowi. Tych, którzy widzą Jego cuda, którzy słuchają Jego słów, którzy idą za Nim. 12, tak jak 12 synów Jakuba, 12 pokoleń Izraela dało fundament dla Starego Testamentu, dla narodu wybranego. Tych 12 ma stać się fundamentem dla nowego narodu wybranego, dla Kościoła. I dzisiaj żyjemy w tych czasach, mówimy, apostolskich, czasach, gdzie działają apostołowie. Apostołowie, którzy wyświęcili, którzy przekazali swoją moc swoim następcom, a ci swoim następcom. I tak to trwa do dzisiaj. I nasi pasterze, biskupi, mówimy, że mają w sobie sukcesję apostolską, że pochodzą ich moc, moc Ducha Świętego, która jest w nich przez charyzmat sakramentu święcy, jest od apostołów. I to się dzisiaj dzieje. Kościół dzisiaj żyje dzięki mocy i świadectwu apostołów. To dlatego to niezwykle ważna Ewangelia, powołanie 12. Ale moi drodzy, pośród tych 12 imion musimy też usłyszeć swoje imię. To my jesteśmy powołani przez Jezusa. Tego nie widać w polskim tekście, ale w języku greckim na początku słyszymy czas teraźniejszy. Jezus wychodzi na górę. Jezus przywołuje do siebie tych, których sam chce, a oni przychodzą do Niego. Wychodzi na górę teraz. Góra jest miejscem, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem. W starożytności tak odczytywano ten znak góry. Na Bożej Górze Choreb, Eliasz spotyka Boga. Na Górze Mojżesz rozmawia z Bogiem. Na Górze Chrystus umiera. Na Górze Tabor spotyka, pokazuje swoje bóstwo. Góra jest miejscem, gdzie człowiek jest z Bogiem. Tą górą jest dla nas Kościół. Tą górą może być miejsce Twojej modlitwy w zaciszu Twojego domu. Ta góra to jest miejsce, gdzie jesteś sam na sam z Bogiem. Przywołuje do siebie tych, których sam chciał, a oni przychodzą do Niego. Przychodzą, to dzieje się od 2000 lat. Ludzie, którzy przychodzą i idą za Chrystusem, nieustannie są Jego apostołami. Tylko zobaczcie, to znowu wskazówka, którą daje nam język grecki. Wybrał tych, których sam chciał. Bardzo ważne słowo, których sam chciał. To nie jest tak, że Jezus wychodzi na górę, tłum wokół Niego, a Jezus tak przechodzi przez tłum i mówi: ja bym wybrał ciebie i ciebie i może ciebie. To nie takie, że chciał. Tych chciał, a tych nie chciał. To by było dziwne. Bierze wszystkich ze sobą i spośród tych tłumów wybiera tylko 12. Tych by wyróżnił, ci są lepsi, a inni niech sobie idą, bo nie są powołani. Nie, nie, nie. To słowo chciał jest użyte
w czasie przeszłym, to nie w tym momencie ich chciał. On chciał ich już od dawna. To trudne słowo, które kardynał Carlo Maria Martini komentuje, zastanawiając się, jak można by oddać to słowo, w jaki sposób je dobrze zrozumieć, no bo czegoś chcieć albo nie chcieć to takie bardzo proste. I kardynał Martini mówi, że to greckie słowo chciał, użyte w tym tekście, ethelen, to słowo ma swój odpowiednik w języku hebrajskim. To słowo to upatrzył w sercu. Jezus wchodzi na górę, przywołuje do siebie tych, których upatrzył w swoim sercu, których wybrał w swoim sercu i tych powołuje. I to jest słowo o każdym z nas. Pamiętamy zapewne początek listu do Efezjan, że w Jezusie, który właśnie nas powołuje, Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Wybrał nas, zanim stworzył świat. Zanim powstała ta góra, na którą dzisiaj wychodzą, Bóg wybrał tych ludzi. Wybrał każdego z nas. Zanim począłeś się w łonie matki, Bóg ciebie chciał, Bóg ciebie wybiera, Bóg ciebie, o tobie myślał. Kiedy Bóg stwarza świat, kiedy Chrystus umiera na krzyżu, umiera dla ciebie, to jest historia zbawienia, to jest powołanie każdego z nas. Jesteśmy wybrani przez Boga, takimi, jakimi jesteśmy, z naszą wiarą i niewiarą, bo jest wśród nas i Szymon, który ma na imię Piotr, który będzie skałą i będzie umacniał Kościół, jest wśród nas Judasz i w nas jest to imię. 1/12 pierwszych biskupów to Judasz. W nas jest to imię. W nas jest imię Piotra. Piotra, który jest filarem, fundamentem. W nas jest imię Jakuba i Jana, którzy są Boanerges, tacy szybcy jak grom, są tacy gorliwi. I my tacy jesteśmy. I w nas jest imię Mateusza, który pisze Ewangelię swoim życiem. I w nas jest imię Tomasza, który mówi, dopóki nie włożę swoich palców w miejsce gwoździ, nie uwierzę. Nie jesteśmy łatwowierni. I w nas jest imię Szymona, gorliwego, bo jesteśmy czasem tacy gorliwi, ale właśnie i w nas jest imię Judasza, który go wydał, który zdradził. Nie możemy być pewni swojej wierności Chrystusowi. Ale możemy być pewni Jego miłości do nas i tego, że nas wybiera teraz, na górze, każdego z nas. Wybiera nas, bo nas upatrzył w sercu, bo sam tego chciał, bo wie, cośmy za jedni. I dlatego mówi do nas, pójdź za mną.